Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. W składzie Sokoła bracia Chodkiewiczowie i Jarosław Kalinowski, zawodnicy, którzy występowali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Choć najlepsze lata swojej kariery mają już za sobą, wciąż potrafią grać w koszykówkę. I to jak? Ich wielkim atutem jest doświadczenie i potrafią z tego argumentu korzystać. Naprzeciw tym koszykarzom stanęła młodzież spod znaku WKK. Choć ambitni wrocławianie nawiązali wyrównaną walkę, mieli szansę na zwycięstwo albo co najmniej remis w ostatniej akcji meczu. Z dwóch punktów cieszyli się przyjezdni. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem WKK 20-18. W drugich 10 minutach lepsi o 3 punkty okazali się zawodnicy z Międzychodu i to oni do przerwy mieli oczko więcej. 20 minut jednak pokazało, że stanęły naprzeciw siebie ekipy, które zrobią wszystko, by wygrać. Trzecia ćwiartka też nie rozczarowała, choć dobra obrona przyjezdnych spowodowała, że WKK przegrał i tę odsłonę. Wynik trzeciej kwarty 12-17. Przed ostatnią częścią spotkania gospodarze musieli więc odrobić 6 punktów straty. Starali się jak tylko mogli. Na nieco ponad 3 minuty przed końcem przegrywali jednak aż 10 punktami. Wtedy nastąpił niesamowity zryw. Rywale zdołali zdobyć ledwie 3 oczka, nasi punktowali raz za razem. Na 13 sekund przed końcem przy dwupunktowym prowadzeniu Sokoła rzucał na kosz rywala jeszcze Jakub Kobel, ale nie trafił i dogrywki nie było. Liderem strzelców WKK był w tym meczu Szymon Kiwilsza. Na jego koncie 17 punktów. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.